Witam i tam ponownie w Cyberpunku 2077. Lecimy dalej z naszą kobietą Korp, cały czas w tym pierwszym akcie, ale już teraz myślę, że pierwsze zmiany mogą nastąpić. Zobaczymy, co tym razem. Łapa, subskrypcja, dzięki dla wspierających. No i przypomniałem sobie, że ja po raz pierwszy to jednak szedłem do Evelyn Parker, więc tutaj spotkamy się w Lizzie's Bar następnym razem. A teraz zadzwonimy do Meredith Stout i teraz może coś lepiej pójdzie. I oczywiście mamy tutaj naszą Korpo Yennefer, więc możliwe, że będzie lepsza gadka. Zadzwońmy. Stout, skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów co wiesz, szybko. O! Wiem, że bez tego transportu będziesz mieć kłopoty, więc słuchaj uważnie. Spotkajmy się i zobaczmy, czy możemy sobie pomóc. Zobaczymy, czy możemy sobie pomóc. Pierwszy zjazd ze Skyline Drive w stronę NID. Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. Dobra. Oczywiście, że spotkamy się z agentką Militechu. No i teraz tą akcję w Maelstromie inaczej rozegramy. Oj, to już inaczej rozegramy. No chyba się nie zabijemy, co? Nie. Dobra. I akurat tutaj z Korpo będzie troszkę więcej linii. Trzeba czekać. Będzie więcej linii dialogowych, nie? Spoko. Nie no, fajnie sobie przejść kobietą jeszcze raz. Dużo można nowych opcji obejrzeć. Zaraz. To ty do mnie dzwoniłaś. Tak. Ja. Kurde. Od razu w pysk. Myślałaś, że będziesz mnie szantażować, suko? Stawiać warunki? Postaw teraz, kurwa, warunki. Weź te łapy. Ale Korpo, kurde. Jezu, Meredith! Zamknij pysk! Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania, tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sama? O, super, mamy nowe opcje. Powiem ci, kto jest sam. Ty. Jeżeli nie znajdziesz tego transportu, to jesteś ugotowana. A nikt ci nie chce pomóc. Zamknij pysk! Sprawdzić teren, na wszelki wypadek. Panie, puść mnie. Antony Gibbons. To on jest twoim kontaktem? To on dał ci namiary na konwój Militechu? O, kolejna. Nie mam nic wspólnego z Militechem. Potwierdzam. To skąd tyle o mnie wiesz? Wszystkie korporacje działają tak samo. Znam zasady, które panują w waszej grze. Posłuchaj mnie! Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem! Uciszcie go. Wypuść mnie natychmiast! A ją puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Dobra. Teraz zrobimy inaczej, nie? Weźmiemy od niej kasę i zapłacimy. Nie można było tak od razu? Nie wkurwiaj mnie. Mów, czego chcesz. Potrzebuję robota. Model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Dobra. O, na tym chipie jest wirus. Przecież ten chip to podpucha. Kiedy podepną go do terminalu, wpuścisz im wirusa. To prawda. Czyli jeżeli coś pójdzie nie tak, to do mnie będą strzelać, nie do ciebie. Chcę wiedzieć, w co mnie pakujesz. To algorytm śledzący transakcje finansowe. Nic, czym powinnaś się przejmować.
Ej, ale... To teraz tak, my chyba nie będziemy rozbrajać tego wirusa, nie? No, niech będzie. Wszystkiego dopilnuję. No, ale mamy zaszyfrowane drzazgi. Wystarczy, dobra, ale my tego nie sprawdzamy. Jeżeli spróbujesz mnie przekręcić, dowiem się i znajdę cię. Ej, wiecie co? Właśnie teraz z nią. Teraz z nią zrobimy. To ja tej drzazgi nie rozbrajam. Tam można tego wirusa ściągnąć, nie? Usuń wirusa z chipu. Kurde, właśnie nie wiem, chyba nie usunę. Będzie ciekawiej. Dobra. To ja nie usunę tego wirusa, ale zapłacę tym. To jest w ogóle już takie, no, inna opcja. Bo jeszcze można zapłacić i usunąć tego wirusa. Ale ja nie wiem, czy oni się nie przekręcą teraz od tego wirusa, ale chyba nie, nie? Ale będzie jaja. Dobra, sprawdzimy. Sprawdzimy. Co tam się będę? Nowa ścieżka to nowa ścieżka. Chociaż tutaj widzę, że są trzy opcje. To zobaczcie, w takiej małej rzeczy są trzy opcje. Kurde, tu miałem jechać. Minimapa jest do poprawy. To zdecydowanie. Oj, minimapa jest do poprawy. Dawaj tą helkę. Na razie wiecie co, chciałem jeszcze iść na miasto, tam zrobić sobie modliszki, zrobić sobie smarta i tak dalej, ale to jeszcze nie jest dostępne, bo mamy taki prolog na razie, nie? Kurde, auto mi odjechało. Mamy taki na razie prolog, więc tutaj wszystko jest pozamykane, te inne dzielnice. Dopiero jak się sytuacja wyjaśni, to pójdę na miasto, tam sobie zrobimy rozboje, zrobimy wszystko, skipiego, nie skipiego, będziemy koksić, ale na razie trzeba ten prolog ukończyć, nie? Dobra, tam jest Jackie. Powiedzmy, że nie będę usuwał tego wirusa. No, chcę to zobaczyć. No, jesteś. Co tam, amigo? Opowiadaj, co ustaliłeś. Czołg T-Bag. Gadałeś z nią? Jest w temacie. Ogarnia przygotowanie roboty razem z Dexterem. Wiesz, oni się znają. Pracowali razem zanim Dex zrobił sobie przerwę. Długo czekałeś? Całe życie matka powtarzała mi, że cierpliwość popłaca. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole! Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Dogadałam się z Militechem. Korporacja sfinansuje nam ten towar. Nie żal ci tych pieniędzy? Daj spokój. To tak, jakbyśmy ich nigdy nie mieli. Poza tym coś mi mówi, że to nie będzie takie proste. Poza tym Kredchip jest zawirusowany. Jak Maelstrom się zorientuje, to spuszczą na mnie zły wpierdol. Chyba, że ich uprzedzisz. Mam im powiedzieć, że dostają lewą kasę? Wtedy się dopiero wkurwią. W sumie sam nie wiem. Czasami lepiej grać w otwarte karty. Ja ci kręcę! A czasami nie. No to jest dobre, bo jeszcze można... Tak, idziemy. Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Bo tutaj jeszcze można im powiedzieć albo nie powiedzieć. Musieliśmy trafić akurat na nich. Gang jak każdy inny. Weź takich Valentinos. To honorowe chłopaki. Wierzą w Boga i świętą panienkę. Wiesz, co nimi kieruje, czego chcą i dlaczego się wkurwiają. Z Maelstromem nigdy nie wiesz. Co? No ja szczerze to nie wiem. Może im powiem? Ale ja jestem teraz korpo. Bądź.
trzeba to załatwić. Nie znam was. Dum dum. Otwórz drzwi. Nie rób lipy. Byliście kurwa umówieni? Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Royce'em. Hala główna, czekamy. Cały czas jeszcze mogę usunąć tego wirusa. Ale jazda. Przytulnie tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jeden z takich najbardziej rozbudowanych jak na questów, fabrykę, nie? Z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Kurde, on idzie jak Placid trochę po tych schodach. Gangusy! Spokojnie, tylko nas straszą. Czekaj, Vi, już idę. Tylko spokojnie, Vi. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Dum dum! Myślałam, że będę rozmawiać z Royce'em. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Technoświr. Przychodzę po bota. Model MT-0D12. Flathead. To było dobre. No, co z nim? Brick wziął za niego kasę, ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Royce'em. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dum Dum. Na kanapę. Ale to fajne, nie? Jak się zbliżamy, to nas odpycha. Nie wiedziałem. Gangusy. Będą dymy. Kurde, sam nie wiem, co zrobić, ale chyba zapłacę i powiem, że wirus? Wiesz, nie. Ty też, siadaj. Postoję. Nie powiem. Kurwa, posadź dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posadź dupę jebańcu albo ci... Kurwa, Jackie, co jest? Nie podoba mi się jego ton. Poza tym siedząc, jesteśmy tu wystawieni jak na strzelnicy. Posadź dupę jebańcu. Jak tak bardzo chce, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa, dało się? Weź się z tym. Musicie wyluzować. Sztachnijcie. Co to jest? Skif. Mocna rzecz. Czyściutki. Zobaczysz, świetna sprawa. No, śmiało. Dzięki, nie używam. Tu gazują fest. Kurwa, straight edge. Patrzcie tego, jak gazuje. No i jest. Flathead model MT-0D12. A Militech nie będzie go szukał? Jebać ich, teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój, to jest twój. Chcę go zobaczyć. Spoko. No ale atmosferka, ja cię kręcę. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe silniki. Mieszanka tytanu, vanadu i kewlaru. Patrz na Royce. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami. Rozumiem, można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Bierzemy. No i elegancko. A kasa? Brick już dostał kasę. O! Brick już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Bricka? Bo ja nie. Zadałem ci...
Jebać Bricka. Jak trzeba, to dogadamy się drugi raz. Wspaniałe podejście do interesu. Jak chcesz, Radheada, to najpierw pokaż pieniądze. Głucha, kurwa, jesteś? Spokojnie. Dogadamy się. Wyciągasz kasę, tak bez mrugnięcia okiem. Ciekawe to. Dajesz robota, ja daję kasę. To prosty i uczciwy układ. Ha! Patrzcie ją! Jaka kurwa honorowa! No dobre to jest. Coś mi tu śmierdzi. Zapomniałaś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps? Facet, który wystawił pół Pacyfiki. To on jeszcze żyje? Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Bez wirusa. No. Tu jest kasa. Ej, zobaczymy. Ja chcę to zobaczyć. Bez wirusa. Ciekawe, co im się stanie. Hej, Flathead to dobry sprzęt. Będziecie zadowoleni. Kurwa, co to jest? To wektor ataku! Ułamują się! Zajebać ich! Już! To jest maskula, kurwa! Mierda! Odcięło nas. Wirus odpalił jakiś tryb bezpieczeństwa. Bierzmy sprzęt. Potrzebujemy bota i kontrolera do sterowania. Musimy znaleźć... Dobra, spoko. Bot i kontroler do sterowania. Świetnie. Czyli tamten będzie żył. A i to spoko, nie? Już dość tego miejsca. Im szybciej się stąd zawiniemy, tym lepiej. I to będzie miało później wpływ. Ej, całkiem. Fajna opcja. Mój Boże, ale tu wali stęchłym żarciem. To z taśmy produkcyjnej, a myślałam, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. Dobra, tu jest okej. Idziemy, amigo. Ej, to spoko, czyli wszystkich nie zabiłem od razu. Ej, o to mi w sumie chodziło i też z Minitechem się dogadałem. Ciekawe, czy będzie coś dalej. W końcu korpokorzenie, nie? Nerwowo, bo nas zobaczą. Jackie Wells! O nie! Chciałem trochę pohandlować, ale nie ma co. Ale najważniejsze, że ten Royce żyje. Kurwa! Spoko. Z innej strony wyszliśmy chyba. Dobra, to było! No już mamy restart nawet. Trzeba dobry strzały po robocie! Ja się nią zajmę! Ej,
Da. Czy my stąd po prostu spieprzamy? Chyba tak. Chyba tak. Oko wiem. Blisko wyjścia. I tak będzie rzeź. Ale cię rozpierdolę. Mam coś takiego. Lecę do ciebie. To jest netrunnerka. To jest netrunnerka. Kurde, to na razie jest ciężko. Gadżety bojowe, wiem, spoko. Zrobię ci kurwa jeszcze więcej dziur! Nic ciekawego na razie nie ma, spoko. Jestem przyszpilony! Nie masz przejmu! Rdzeń się wygotuje! A i tu jest ten bossik! Dobra. Tu jest! Ej, Simon Royce! Ej, to też tego nie było! Ej, spoko! On jest jako boss teraz! Ej, super! No, no zobaczcie, jakie jaja! On jest teraz bossem. Ej, fajnie. Dobra, mega fajne, mamy bossa dodatkowego. Ty kurde. Kurwa, jeszcze raz. Jak go teraz dojechać? Kurwa, jeszcze raz. Dobra, restart optyki. Składać na nowy łeb! On ma tą piłę, nie? A i tam z tyłu ma słaby punkt. Kurde, fajne! Ten bossik był na gameplayach, a ja tak się zastanawiałem, dlaczego go nie mam, nie? Jego zabiłem wcześniej. Gień, gnido! Mało jest amunicji już. Ale spoko. Ej, mega fajne, to jest tak naprawdę sekretny boss, nie? O, dobra, jest jakaś broń. Dobra, mam jakąś super broń nową. Ach, wymagane tu jest... budowa ciała na szóstym. Postać. To nie wejdzie. Ja będę w technika szedł. Ale jaja. Ja mam tylko 12 nabojów. Jest rozwalona, dobra. Dobra, jest. Ej, ale jaja. Bronie typu tech.
pewnie. Kamizelka z kulcami, eurodolce. Oj, ale jaja. No to mieliśmy tego bossa dodatkowo. Ciekawe co na to Militech. Ale już nie miałem normalnie zasobów na to. O, teraz mam. O, ale beka, super. Dalej, Vi. Wychodzimy. Super. Dalej. Militech. Te ich drony są wszędzie. Dalej, za bramę. Potem pogadamy. Suka z Militechu. O, jest ta. No widzicie, jest inaczej. Nie spodziewałaś się mnie tutaj, co? Podoba mi się twój styl. Może będziesz częściej dla mnie pracować, co? Kto wie, być może. Do następnego razu. O ile taki będzie. Zabezpieczyć teren! Kurde, czyli z nią jeszcze coś może być właśnie, nie? A wtedy żeśmy zablokowali sobie tą opcję. Ja pierdolę. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Jackie. Dzięki. Ha, i wzajemnie. Co cię tak wzięło na podziękowania? Tworzymy zgrany duet. Chciałabym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą też. Serio. E, daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. Do zobaczenia. No, ale to było już takie ciężkie, nie? Na początek. Pana V, masz dla mnie wieści? Mam Flatheada. I jak były z tym kłopoty? I co z Militechem? Oczywiście, że były kłopoty. Royce miał w dupie to, że się dogadałeś z Brickiem. Jak go przekonałaś? Użyłaś tej korporacyjnej suki. Dogadałyśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Maelstromu. Wirus zaatakował systemy Maelstromu. Paru ludzi wysmażył, reszty pozbyłam się sama. Masz jaja, panowie. A co ze spotkaniem z Evelyn Parker? Jeszcze się z nią nie widziałam. Od tego spotkania zależy, czy będziecie w ogóle mieli szansę dotrzeć do chipu. Parker będzie czekać na ciebie w Lizzie's Bar. Powodzenia. No i zobaczcie, wszystko inaczej. Teraz zacząłem od tej pierwszej opcji. Ale jaja, co? Jeszcze zobaczę w ekwipunku. Bo tu mamy tak, mamy chaosa i mamy to. Czyli na razie chaosa. Katanę i Dying Knighta. Od Dying Lighta. Kładka piersiowa, tu mamy ten. Maelstrom, a niech będzie. Ta jest taka bardzo męska, nie? Ta ewentualnie damska może być. No. I tu jak wrzucamy w ten slot, to zawsze nam się pokazuje ta broń. Mega, mega sprawa. Czyli mieliśmy tak naprawdę sekretnego bossa. I tutaj Lizis i super. I wszystko elegancko odkrywamy. No, no, tak to można się bawić. Kto z was miał właśnie tą opcję na pierwsze przejście? Ale jeszcze można, no bo tutaj się z Militechem dogadałem, więc fajnie, może będzie jakaś opcja dalej z nią, z tą Meredith. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? Ale taki zajebisty? Już tu byłam. Nie kojarzę cię. Bo nie weszłam do klubu głównym wejściem. Patrz, jaka cwana. Dobra, zasady są proste. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Żadnego obmacywania, żadnego nagrywania. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Lizis. Taką delikatną masz tę buźkę. Taką se zrobiłam. To jest najlepsze, że w roleplayach to później już gadamy jak żeńska wersja, nie? No ale to tak jest. Całej budziki.
No i tutaj zaczynaliśmy jako korpo. Kolejna ciekawostka. Ostrzegam, mam kontakt. To zależy, na co miałbyś ochotę. Wracamy. Hej. Co dla ciebie? Ta nazwa klubu, Lizis, to od imienia właścicielki. Wciąż tu pracuje? Od dawna nie. To zresztą taka słodko-gorzka historia. Zaciekawiłeś mnie. Lizzie prowadziła tu kiedyś zwykły klub ze striptease. Lizzie's Bar. Dziewczyny miały niezłe stawki, ubezpieczenie, jako taką ochronę. To było dobre miejsce. Lubię takie historie. Złoty wiek, potem upadek, potem wspominki przy alkoholu. Epickie historie najlepiej wchodzą z butelką czegoś mocniejszego. Co w takim razie poszło źle? Tiger Claws odstrzelili Lizzie. Ktoś z gangu sprał jedną z dziewczyn. Lizzie odstrzeliła mu jaja z obrzyna. Następnego dnia wrócili większą grupą. Nie miała szans. Ale ostatecznie Tigersi oddali to miejsce Moxom. No, w pewnym sensie. Dziewczyny musiały się z nimi dogadać. Na szczęście nie straciły głowy i szybko się zorganizowały. Zostawiły szyld z szacunku dla szefowej. I tak interes kręci się jakoś do dzisiaj. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Ktoś, kto może dać ci niezły napiwek, jeśli będzie zadowolony z odpowiedzi. Doceniam gest. Naprawdę. Ale tej odpowiedzi ode mnie nie kupisz. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Evelyn Parker. Evelyn Parker. Wi. Gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Sencon? Moja ulubiona tequila. Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. No to mów, w czym taka dziewczyna? Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Coś tradycyjnego. Właśnie mówię. Ostrzyj. Może się z nią ugadam też, zobaczę co będzie. Czemu nie? Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalna, skuteczna i godna zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież obie wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? A co? Piszesz biografię Dexa? Muszę cię rozczarować, niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak zlecił ci tę robotę. Ja pierdolę. Zadzwoń do Dexa, jeśli masz jakieś wątpliwości. Ja poczekam. Nie sądzę, żebym usłyszała coś, czego jeszcze mi nie powiedział. Albo coś, co chciałabym usłyszeć. Pod tym względem od fikserów gorsi są już tylko prawnicy. I sprzedawcy samochodów. Chwilowo zaufam swojej intuicji. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Masakra. Należy do Arasaki. Jak to brzmi teraz? Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna.
Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Arasaka ma dobrą rękę do tej franczyzy, ale Konpeki w Tokio jest to klasa lepszym hotelem. Są bliźniaczo podobne. W Japonii mają lepszy personel. Singapur, Paryż i Waszyngton też wypadają przy Tokio blado. Z tym muszę się zgodzić. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka jest w Night City. Czyli brukowce tym razem nie zmyślały. Wszyscy w Night City o tym plotkują. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. Imperator? Czyżby po 150 latach szacowny Imperator chciał przekazać władzę synowi? Niemożliwe. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. Zobaczymy. Może. Ale to wciąż pierdolony Yorinobu Arasaka. Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Yorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym, jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Yorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Coś tu nie gra. Siłą Netwatchu jest apolityczność. Dlaczego mieliby szargać sobie opinię, kupując kradziony towar? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać ba-bank. Co Yorinobu dostanie w zamian? Nieważne. Skup się na biochipie. Ale co mogą mu zaoferować strażnicy cyberprzestrzeni? Tajemnice wroga? To nieistotne. Dopilnujesz, żeby do tej transakcji nigdy nie doszło, a relik trafił do mnie. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłyśmy plotkować o Arasakach? Słyszałam co nieco o Yorinobu. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, pewnie zgodnie z wolą ojca. Saburo szykował go na swojego następcę. Ale potem Yorinobu odciął się od korporacji. Dołączył do Stalowych Smoków, nomadów z Tokio. Podobno szykowali upadek Arasaki. No. Ten młodzieńczy bunt skończył się jak wszystkie inne. Yorinobu w końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Sporo wiesz, ale jest i druga twarz Yorinobu. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Może po prostu zależy mu na władzy, jakim wszystkim. Próbowałaś sobie wyobrazić, jak wygląda życie syna cesarza? Masz wszystko, ale tak naprawdę jesteś nikim. Przynajmniej dopóki pada na ciebie cień Saburo Arasaki. Szczerze mówiąc, ja mu współczuję. Rozumiem ten rodzaj słabości. I zamierzasz ją wykorzystać. On tego tak nie zostawi. Jeszcze jedna rzecz.
Jakie informacje znajdują się na reliku? To całkowicie nieistotne. Mówimy o danych, które Yorinobu Pokryjomu wynosi z Arasaki i chce przekazać Netwatchowi. To musi być istotne. Posłuchaj, Vi. Interesuje mnie relik. Ciebie interesują pieniądze. Po prostu wykonaj zadanie, a ja przeleję na wasze konta okrągłą sumę. Okej. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Breadgang. Braindance z Konpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiała zlokalizować sama. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten Braindance. Ja. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moxów. Znamy się od lat. Judy. Vi, jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Okay? Spokojnie. No potrafię się zachowywać w towarzystwie i w interesach. Dzień dobry. No, jesteście. To jest Vi. Przyszła po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki Braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz. Ale translator mimiki swój od Suki. Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała, ale matrycę wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. Wiem. My tu pitu pitu. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się. Najważniejsze, żeby Vi mogła w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod nią. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Okay. Niech się tam rozejrzy. Pływałaś już wcześniej w surowym Braindance'ie? Dam sobie radę. Po prostu zróbmy to. W porządku. No dobra, ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. Dawaj tego Braindance'a. Ku. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Okej, róbmy to. Ale obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Okej. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych.
Nic nie powiedziała. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoiła z edytorem. Okej. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować. Ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam jej coś... odpowiedniego. Dobra, zaczynajmy. Dobra, jak będą takie oczywiste... Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1. Jak będą takie oczywiste kwestie, to nie będę wszystkiego sprawdzał, to już jednak druga seria, nie? Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj! Wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz! Wchodzisz do braindance'u. Ale to jest niezłe. Nawet ten przykładowy jest naprawdę fajny. Na ziemię! Na ziemię, intryga, kurwa, wszyscy! Nie? Gleba powiedziałem! Kasa, ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy! Ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Niezłe. Głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. To było... aż za mocne. Czułam tego kolesia, jego stres, ból, lęk i nadzieje zmieszane z czymś jeszcze. Mhm. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Let's go. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mogła swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal. My już to znamy, jest git. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Decyduj mu to. Cofnij nagranie do samego początku. W porządku. A teraz przewin nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Plan jest teraz prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia. Zarejestrowane przez osobę nagrywającą prędkość. Wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy kraj. Którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj. Okej, wchodzisz! Okej, tutaj. Bardzo dobrze. Jasne. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałaś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Okej. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej, wchodź! Kurwiarze pierdolone! Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A niech go chuj strzeli! I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stała obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Nie, no to jest fajne, to jest naprawdę fajne. Poważ się warstwą dźwiękową. A jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie.
Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wstyd! Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mogła sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Ty! Gleba powiedziałem! Kasa! Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty! Dawaj kurwa kasę, bo cię zajem jak pierdolonego psa! Co ty tyle wyzywasz? No ruchy! Ruchy kurwa! Co? Chcesz zrobić kurkę? Dawaj tego tu, za ścianą. Widzisz? Postrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. I tu jest nasz strzelec, kumpel. Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Masakra, to jest tak dobre. Musiał zgarnąć sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Spoko, wystarczy. Fajny, taki mały braindance, ale... Ciekawy, jako samouczek jest niezły. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowa, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak ten chłopak... Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Podpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Evelyn, bez udziału T-Bag wiele tu nie zdziałam. Judy, proszę. Ona chce tu wpuścić Netrunnera, rozumiesz? Kurwa. Jaką mam gwarancję, że podłączy się tylko do tego materiału? Ja ci to gwarantuję. Jasne. Pomóż mi tylko jeszcze ten jeden raz, a obiecuję, że wszystko się ułoży. Tak, jak planowałyśmy. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Dzwoń do tej T-Bag. Cześć, Vi, co tam? Hej. Słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sama? Jestem tu z Evelyn i Judy. Są w porządku. Pomagają mi z ogarnięciem tego materiału. Dobra, mów, o co chodzi. Potrzebuję twojej pomocy. Ale ten akt pierwszy nie wiem, jest śmieszny, uwagę, nie? Gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinnaś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałam. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Vi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jesteś Adam. Kawałem mięsa do rżnięcia. Evelyn. Ona...
Poczułam jej przerażenie. Pieprzony smaszek. Powiedziałem. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vin. Tam może być coś ważnego. Dobra, no to widzę, że bardzo długi odcinek nam się szykuje. Zrobimy to sobie już następnym razem, od tego momentu. Rozpoczniemy od tego Brad Gensa. No i polecimy dalej, ale już fajne rzeczy tutaj były. Był nowy bosik, układy z Militechem. Zupełnie inaczej to wyglądało tam, gdzie była taka opcja, ale też wiadomo, że troszkę jest takich momentów, gdzie musimy po prostu pooglądać. Niech to się rozkręci. No i później podziałamy już na otwartej przestrzeni, także wielkie dzięki za oglądanie. Łapa koniecznie, subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i kto dotrwał do końca, niech napisze. Adam Smasher. Do następnego.